Jeden pod eską? Kurwa. Nie wiem, co się dzieje. Górę idą. Oni górę idą, górę, górę, zeskoczą, zobaczcie. O kurwa. Dostał jednego z celem. Pod B ostatni. 2 na 1. Ja! Bujo! Albo zywo, jak to chce. W każdym razie nie myśleliśmy nad nim. Bo on miał ofertę od Envy za kurwa 15 koła i nie zaakceptował, to coś jest z nim nie tak. Ja nie wierzę w to, że gość musi skończyć szkołę. Jest jeszcze taki jeden ziomek na scenie. O nim nie powiem, kto to, dokładnie Niku, ale miał ofertę na przykład do nas, miał ofertę do Mousesports kiedyś i też nie przyjął. Bo mówił, że nie, w sumie ciężko z czasem. Więc kurwa to mi jeby, jeżeli ktoś jest dobry w CS-a i ma szansę zarabiać dosyć, no, dobre pieniądze, no kurwa, umówmy się. Ale mówi, że nie, jednak, nie, pierdolę to, wolę sobie pograć kurwa Face City z kumplami. To dla mnie coś jest z nim nie tak, no. Pierdoli trochę haksem od niego. Się boi po prostu, że wpadnie czy coś. Taka moja opinia. Sam pomysł z pistoletówki, bo oczywiście Pit przygotowany ze smokiem na eskę. Tym razem też dorzucony granat od Mono na odnogę. I mamy po raz kolejny wyjście bez niczego. Wymiana jeden za jednego, ale i Oskarisz i Mono są mega poobijani. Ale to Oskariszowi nie sprawia żadnych kłopotów. Ten z kolejnym fragiem Mono jeszcze zabija Morfana na zamku. Czekamy na ewentualną rotację, do niej na razie nie dochodzi. Jeszcze nawrot próbujący w okolicach Starego Gniazda podziałać. Kamil również zali tylko snajperzy na placu boju. I snajperzy aktualnie zdobywają masę zabójstw. Sytuacja 1 na 1. Mono kontra Kamil. Tak, oczywiście smoke. Kamilowi powinien pomóc, ale to Mono zdobywa trzecie zabójstwo. Silesport wygrywa pierwszego fulla. Powinien zawodnik Isaac Obor zagrać jakoś mega agresywnie. Zdobyć 2, może nawet 3 fragi, by pozwolić kolegom na podniesienie broni. Na razie strzał taki ostrzegawczy na ślepo. A Krank, ależ agresja i wyjazd pod Stare Gniazdo i oddanie swojego AK. Matiz USP sobie z nim nawet poradził. No a właśnie, nawrót mimo defensywnego stylu gry. Również łapie rywala. No, pamiętamy o tym, że Isaac Obor, no, odpuszcza tą odnogę. Mati, który miał lepszą broń, ma kłopoty. No a Seal chyba jeszcze takiej ostatecznej decyzji nie podjęło. Mono pod bombsite'em A. Oskarisz mega defensywnie. Pio jeszcze szukający dla siebie szansy na B. No ale Pio może mieć spory problem. Już oczywiście Kamil zauważony. Pod nim jeszcze jeden z antyterrorystów. Na trzeciego rotuje nawrot. I bardzo ładny strzał ze strony snajpera Isaac Obors. Zostaje tylko Mono. To będzie runda Eko z jedną zachowaną snajperką wygraną przez drużynę Isaac Obors. Nawrot po raz kolejny. 4 fragi zdobyte przez snajpera. Na 3 bomba jeszcze nie będzie podkładana. Oskarisz taką nadzieją jeszcze drużyny Seal w tej rundzie. No ale zapadła decyzja, aby w końcu podjąć się próbę podłożenia paki. Oskarisz, no, podskakujący. Matiemu to przysporzyło sporych problemów. Cały czas antyterroryści z szansami na tą rundę, szczególnie jeżeli Oskarisz będzie strzelał celnie. Proszę bardzo, kolejny zdobyty frag i zostaje tylko Mati. Jego pozycja właśnie została poznana i Oskarisz czy on tą rundę zakończy, bo on ma teraz najwięcej HP. No i Mati, co on w tym momencie zrobi? 2 fragi zdobyte przez zawodnika Isaac Obor. Zostaje tylko Krank. Ten, no, wie gdzie jest Mati. Musi to rozgrywać bardzo szybko. Nie widzę tutaj defa ani smoka po stronie antyterrorystów, ale chyba Krank zdąży rozbroić pakę. Tylko coraz szybciej. I czy aby na pewno? Jednak Mati, także mamy wygraną rundę przez Isaac Obors. Nie, czeka teraz przed drużyną Isaac Obors. Trzeba te rundy wygrywać pewnie, by nagle rywal, no, nie obudził się, jak oczywiście Isaac Obors podczas jednej z pamiętnych rund, tak, Oskarisz z pierwszym zabójstwem, ten grający cały czas mega defensywnie. A nadal terroryści nie mają problemów z wyjechaniem ze swoich pozycji. No ale i nawrót, i Morfan mają mało HP. Wszystko tak naprawdę w rękach Kamila. Ten tworzy tą przewagę i jeszcze bardzo mocno obija Kranka. I takim cichym bohaterem tej rundy chyba zostaje Kamil. Dobrze przykryte plecy, sprawna eliminacja rywali. Ma najwięcej HP, musi się strzelać. I jeszcze złapany Mono. Kamil łącznie z 4 fragami. Ważne, że Kranka zabił, tak proszę bardzo. Silesports nie ma pieniędzy na snajperkę. Od razu przypomina się wszystkim pierwszy full, który był wygrany przez Isaac Obors. No ale na razie mamy sporą przewagę zdobytą przez antyterrorystów. To jest 4 na 2. 4 na 1. Zostaje tylko Kamil. Pozycja jego jest znana. Bomba w bardzo nieprzyjemnej lokalizacji, bo ta na odnodze. No a Kamil na pewno będzie próbował
chyba najbardziej doświadczony zawodnik ze strony Izako Bors. Ten widzimy, że z CZ-ką ma spore problemy, aby rywala trafić. To jest wynik 16 do 13 i Sile Sports wygrywa pierwszą mapę. Mapę wybraną przez rywala. O, tak to nie może wyglądać. To jest utrudnienie sobie powrotu. Bo jeżeli Izako Bors wygra jedną rundę, wygra drugą, to może dopiero w trzeciej Seal będzie zmuszony rozgrywać rundy eko. A na takiej mapie jak Overpass, fajnie, kiedy rywal nie ma tutaj pieniędzy na granaty, mimo dobrego flesza, nawrót, przepraszam, Morfa zdobywa jednego fraga, no ale Oskarisz pod to przygotowany, idealny ogień krzyżowy, jeszcze, o, ależ wyjście Oskara z tej galerii, zostaje tylko Kamil, no egzekucja dzików, niestety na naszych ekranach. I wyjątkowo grający Seal, ale bez flash. Proszę bardzo, Kamil. Bardzo ładny strzał w głowę. Jeszcze Morfan chyba niepotrzebnie próbujący skracać, bo jednak spodziewał się, że rywal bardziej będzie skupiony na górze. No chciał zaskoczyć. To jest runda eko. Taka przewaga 5 na 4 i tak zbyt wiele raczej by nie dała. Więc tutaj szczególnie Morfana bym nie winił. Chciał dobrze. A Seal podchodzi długą. Tutaj cały czas przygotowany Kamil. Oraz nawrót. Dwie osoby ze scoutem, no na taki dystans to jest niezła moc. I jeżeli dobrze trafią w punkt, to naprawdę Izako Bors może tą rundę wygrać. Szczególnie, że zauważony był rywal, no Kamil kolejny szybki strzał w głowę. Kamil poobijał jeszcze Pio do 30 HP, no Kamil z trzecim headem. Dopiero teraz odpowiedź od kranka. Przewaga cały czas w posiadaniu Izako Bors. Czasu coraz mniej dla Seal. I jeżeli ktoś nie popisze się takim geniuszem, no ale jednak mamy nawrota. Ależ Izako Bors z tymi skautami gra przepięknie. Poobijany pit właśnie od nawrota. Brawa dla nawrota i Kamila. Więc to wejście wcale do łatwych nie będzie należało, no ale jeżeli drużyna Seal tak łatwo wejdzie, żeby naszych rywali, to będzie coś. Na razie Morfan z dwoma fragami. Morfan po raz kolejny, jeszcze schowany w smoku, no ale to nie przeszkadza Mono, aby się zrewanżować. Jeżeli Xype też szybko zdezerteruje, mogą pojawić się ogromne problemy dla Izako Bors. Dokładnie, Mono z kolejnym zabójstwem. I 2 na 2, odbijanie, z czego jest jeszcze snajper. No ale właśnie, nawrót, on swoje momenty bardzo dobre miewał. Kamil, proszę bardzo, z zabójstwem. Zostaje tylko Pit w sytuacji 2 na 1. Zna pozycję Kamila. Powinien też znać pozycję nawrota. Pit cały czas spokojnie przygotowany. Na rywale już coraz to bliżej zeskakują. Dorzucony flash oraz smoke. Pit zauważony, Kamil błędu nie popełnił. Na razie uspokojona gra i chyba pierwsza próba ze strony Seal, aby troszkę też zaatakować właśnie na A. Wyrzucone taktyczne granaty. Pytanie, czy głębokie, czy jako linia smoków. Na blisko jednak przygotowany nawrót. Ten nie zdobywa żadnego fraga, no ale proszę bardzo, Kamil przygotowany. Ten na górze na tych boksach. No rewelacyjna dyspozycja snajpera i Izako Bors. Zaraz Seal, no będzie może miało okazję podłożyć bombę, no ale czasu naprawdę potrzebują sporo. No Kamil po raz kolejny idealnie kontroluje te granaty. Kamil po raz kolejny rewelacyjny strzał i zostaje tylko osoba, która zamykała całą akcję od bombsite'u B. Tym widzimy, że rzuca smołka i rotuje do swoich partnerów. Tak, Kamil ten mega defensywnie, nawrot przygotowany na długiej, no ale nikt nie sprawdza długiej ze strony Seal. No ależ to są banalne fragi dla nawrota. Zostaje tylko Mono. No co się dzieje? Nie wierzę, dlaczego drużyny mają aż takie problemy po stronie atakującej. Komati pod besem, ten przegrywa najważniejszy pojedynek i Kamil, on musi wyjechać, on musi zabić Mono, on musi tą rundę wygrać. Mono próbuje podłożyć pakę na raz, a Kamil mu chyba pozwoli tego dokonać. Pozycja Kamila jest jeszcze cały czas wielką tajemnicą. Ten oczywiście zabija Mono, ale niestety nie ma smoka. Jednak jest decyzja, by broić bombę na raz, a Pit nie ma czasu. To będzie 15 do 14 dla drużyny Izako Bors. Wielkie brawa dla Kamila. Mimo, że na pierwsze tempo nie wychylił, to zdawał sobie sprawę, że Pit może bardzo szybko przerotować. Drużynę terrorystów. Bardzo spokojna gra. Oskar, widzimy, że jeszcze zdecyduje się na palenie beczek. Na szczęście dla Setyny, kogo na beczkach nie ma. I jeszcze dorzucony fleszyk. Xype z jednym fragiem. Dobra defensywna gra, ale na jeden za jednego może być problematyczna. I Mati potrzebują tego fraga. Bardzo mocno antyterroryści. Sytuacja 2 na 1 dla Oskara. Ten zabił gdzieś tam jeszcze Kamila. Niż jego kolega. No ale Mono na balkonie. Krank od galerii. I proszę bardzo, Krank w sytuacji 2 na 1. Zabija Xype'a. Wie, w którym miejscu jest Morfan. Krank jednak nie ma smoka, także musi chyba skillowo tą rundę rozegrać. Tak widzimy, że Krank gra bardzo agresywnie. Krank wygrywa z Morfanem. I to będzie wynik 19 do 16. Seal Esports awansuje do kwalifikacji zamkniętych, dołączając do drużyn Ace Esports, przepraszam, Team Kingwind, Pride, Venatores, Diznats, Need.org, Delusion Team oraz Solaris Esports. Także możemy jeszcze odhaczyć, że mamy tam drużynę Seal. No ja już nie mogę doczekać się tego etapu.
I ain't the first with the curse, with the thirst that I wanna be better, not worse. Man, it hurts. I'm on this earth with my words, and I put them all together, insert, cause I wanna have worth. Working hella hard till they put me in the dirt. Gonna go far, man, listen to my words. Gonna be a star, man, life's like a blur. When you're working this hard, till you get what you deserve.